Nikt nie powie, że umarła na cukrzycę. Każdy powie, że umarła na zawał, udar, różne ciężkie powikłania. A y, to właśnie cukrzyca jest tym cichym zabójcą, który doprowadza do tych powikłań. Otyłość jest chorobą, którą musimy leczyć. I to z tej otyłości zazwyczaj występuje insulinooporność. W niektórych publikacjach, w książkach. Chorobę taką jak Alzheimer nazywa się już nawet cukrzycą typu trzeciego. Od 2008 roku zrobiła się rewolucja w stosunku do, do leków wcześniej stosowanych. Mamy tyle nowych leków. W tym ozemnik. Agnieszka, bardzo mi miło gościć Ciebie tutaj w rozmowach w dresie. Cześć. Cześć, dzięki za zaproszenie. Też mi jest miło. Temat bardzo na czasie, i tak jak rozmawiałyśmy. Przed nagraniem myślę, że będzie no niestety tylko bardziej na czasie, bo prowadząc swoje gdzieś tam social media i żyjąc w domu z dietetykiem klinicznym, wiem, że temat cukrzycy, insulinooporności, jakichś takich chorób metabolicznych, to to wszystko no, przynajmniej wydawałoby się, że jest tego więcej, a nie mniej. Natomiast chciałam zacząć od takich totalnych podstaw, dlatego że my, jako osoby gdzieś tam no laicy, że tak powiem, znamy pojęcia i słyszymy cukrzyca, insulinooporność, cukrzyca typu pierwszego, drugiego i tak dalej. Ale co to tak naprawdę znaczy w kontekście tego, co się dzieje w naszym organizmie? W sensie, czym jest w ogóle takie schorzenie, jak Cukrzyca. Cukrzyca jest to naprawdę plaga wielu ludzi na, na świecie, w, w Polsce. Jest to głównie związane z występowaniem cukrzycy typu drugiego, która stanowi 80% cukrzycy. Okay, czyli duża. Duży, duża przewaga. Natomiast niewielki procent jest też pacjentów z cukrzycą typu pierwszego. I jakby tu powiedzieć, to są zupełnie jakby dwie inne choroby. Mm -hmm. W obydwu chorobach dochodzi do zaburzeń gospodarki węglowodanowej, ale ten patomechanizm tych chorób, jest zupełnie inny. Cukrzyca typu 2 jest związana z nadmierną masą ciała, właśnie ze zjawiskiem otyłości insulinooporności tkanek na działanie insuliny wydzielanej przez czustkę. Natomiast cukrzyca typu 1 jest związana z procesem autoimmunologicznym, zniszczeniem komórek beta czustki i zaprzestaniem przez tą czustkę wydzielania insuliny. Mm największą plagą jest ta cukrzyca typu drugiego i e, obecnie e, jest e, wszystkie wytyczne, wszystkie światowe wytyczne naukowe mówią nam, że powinniśmy starać się leczyć już e, wczesne etapy, czyli stan przedcukrzycowy e, i otyłość, która doprowadza właśnie do cukrzycy typu drugiego. Mm. I chyba jest z tego co ja przynajmniej kojarzę to o ile cukrzyca drugiego typu jest gdzieś tam odwracalna, w sensie, to można tutaj dużo tak, zrobić. To jest bardzo właśnie częste pytanie. To cukrzyca pacjent... pierwszego chyba nie jest. Tak, to... cukrzycy typu pierwszego generalnie nie możemy odwrócić, ale to jeszcze. Powiem Jasne. jedną rzecz dodatkową, ale właśnie często pacjenci, którzy trafiają z nowo rozpoznaną cukrzycą, pytają mi się, czy on wyzdrowieje z tej choroby. I odpowiedź czasem jest dość trudna, ponieważ jeżeli ten pacjent kompletnie zmieni swój styl życia. Zmieni nawyki żywieniowe, zacznie się dużo więcej ruszać, to jest w stanie bardzo poprawić no, funkcjonowanie swojego organizmu, zmniejszyć masę ciała i wtedy te cukry też się mogą bardzo poprawić, a nawet cofnąć do stanu przedcukrzycowego, a może nawet do, do wartości takich jak u osób zdrowych. Cukrzyca typu pierwszego natomiast jest właśnie tą chorobą autoimmunologiczną i generalnie teraz no nie mamy metody leczenia tej choroby, jednak mamy bardzo dobrą technologię, mamy bardzo dobre pompy insulinowe, które już też działają w zasadzie zamkniętej pętli i trochę jakby. Pomagają temu pacjentowi kontrolować cukry, nawet wtedy, kiedy on sam tego nie ogarnia. Mm. Poza tym są też nowe metody. Ja akurat byłam na takim stypendium w Stanach i tam patrzyłam, przyglądałam się przeszczepom wysp czustkowych. To jest bardzo fajny, ciekawy temat. Chyba Pewnie na osobny. <gry> tak. Znaczy, to już trwa od, od kilkunastu lat. Z tym, że no, to są bardzo duże koszty prowadzenia tego leczenia. I to też nie jest leczenie dla wszystkich pacjentów, bo pacjenci z cukrzycą typu pierwszego, którzy są dobrze wyrównani, którzy umieją kontrolować tą cukrzycę, to nie jest dla nich jakby metoda, bo. Tam zastępujemy, nie podajemy z zewnątrz insuliny, ale musimy podawać na razie mm. immunosupresję, czyli działamy osłabiająco dla swojego organizmu, żeby nie było odrzutu tych przeszczepionych wysp czustkowych. Dlatego zastępujemy jakby podawanie tej egzogennej insuliny podawaniem leków immunosupresyjnych. Ale też już trwają badania nad specjalistycznymi pałczami, w których te, te wyspy są jakby by były magazynowane i wtedy by nie wymagało to przewlekłej immunosupresji, ale to jeszcze wszystko jest i kwestia wielu badań naukowych, no i też nakładów środków finansowych, Oczywiście, które u nas niestety w Polsce też nie, nie są na to jeszcze gotowe, gotowe tak. Ty powiedziałaś, że z racji tego, że ta cukrzyca drugiego typu, czy stopnia, jest różnica? Ty, typu. To, się, typu, typu. Dobra. Mhm. to um, stanowi gdzieś tam 80%, 80% tak? Że 80, ty, nawet 90%? Okay, czyli jest, to zna, jest to znaczna większość. I dlatego też wspomniałaś o tym, że powinno się już gdzieś tam no. Leczyć czy nadzorować ten stan przedcukrzycowy, bo to pojęcie insulinooporności zrobiło się bardzo modne w przestrzeni social mediów, i to akurat super, że się tak tą świadomość rozprzestrzenia, natomiast no właśnie insulinooporność czy to jest właśnie stan przedcukrzycowy, bo my tak rzucamy bardzo mocno tym pojęciem, gdzieś tam w mediach i nie wiem na ile ono jest dobrze zrozumiane. Ja, ja jestem bardzo dużą fanką edukacji w mediach społecznościowych, ponieważ czym pacjent jest bardziej wyedukowany, tym fajniej, tym trafia już do gabinetu lekarskiego, gdzie też poszerzamy już tą wiedzę. Już możemy trochę bardziej po, o tym porozmawiać. Z tym, że y, faktycznie temat insulinooporności jest trochę, bym powiedziała, przereklamowany, hmm. ponieważ jest zbyt duża rozpoznawalność tego stanu. To nie jest choroba, to jest jakby objaw, efekt y, głównie otyłości. I musimy sobie o tym powiedzieć, że otyłość jest chorobą, którą musimy leczyć, i to z tej otyłości zazwyczaj. Prawie całkowicie z tego powodu wy, wy, występuje insulinooporność, ponieważ gromadzenie tego tłuszczu nadmiernej y, ilości energii spożywanej z pokarmem i tłuszczu y, y, z, y, powinno być w tkance tłuszczowej. A ta tkanka tłuszczowa czym jest więcej, tym ona zaczyna się bronić i tym y, mamy większą właśnie oporność na y, 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 Yy, oporność na działanie też insuliny, która jest wydzielana yy, przez czustkę. I stan insulinooporności nie jest równoznaczny jakby z występowaniem stanu przedcukrzycowego. Stan insulinooporności występuje wcześniej, zanim wystąpi jeszcze stan przedcukrzycowy. I ważnym dla nas diagnostycznie, dla lekarzy, jest to, żeby określić, czy jest już ten stan przedcukrzycowy, czy nie. Bo my dzielimy pacjentów na pacjenci zdrowi. Ze stanem przedcukrzycowym i pacjenci z cukrzycą. A ta insulinooporność towarzyszy, jakby wszystkim tym etapom, okay. tylko jest mniej lub bardziej nasilona. Mm -hmm. I, i podwyższone stężenie też insuliny we krwi, no nie zawsze jest tylko i wyłącznie, znaczy jest wykładnikiem insulinooporności, ale insulina, my nie, nie wskazujemy tak bardzo często na pomiary tej insuliny we krwi, tylko chcemy wiedzieć, czy doszło już do tych zaburzeń gospodarki węglowodanowej. A to rozpoznajemy na podstawie pomiaru glikemii naczczo. I jeżeli ta glikemia jest w tych widełkach, między 100 a 125, to wtedy musimy wykonać test obciążenia glukozą i wtedy musimy zdiagnozować, czy występuje właśnie tam te zaburzenia, nieprawidłowa tolerancja glukozy, czy nieprawidłowa glikemia naczczot, czyli dwa te stany przedcukrzycowe, czy występuje już cukrzyca. Mhm. Bo może być taka sytuacja, że jest glikemia naczczo nieco podwyższona, czyli tam 102, 105, a po obciążeniu właśnie tą glukozą wychodzi nam glikemia powyżej 200 i wtedy już rozpoznajemy cukrzycę. Dlatego tak ważne jest, żeby leczyć tych ludzi, czy rozpoznawać wcześniej te zaburzenia, żeby móc wprowadzić pewne zmiany. Tak, nie mówię tutaj tylko o leczeniu farmakologicznym, a nawet nie, nie głównie o tym, tylko mówię o wprowadzeniu tych zmian stylu życia, zmiany diety, zmiany aktywności fizycznej, zmiany spoglądania na ten i swoich tam stosunków jakby z jedzeniem u osób otyłych. Mm. A na ile takie rzeczy w ogóle, bo o tych nawykach, zmianach to na pewno do tego dojdziemy, bo to będzie bardzo ważny element tej rozmowy, ale na ile w ogóle takie rzeczy, Mogą być dziedziczone, genetyczne? E, czy faktycznie, nie wiem, jeżeli mamy w historii rodziny e, osoby, które zmagały się, czy zmagają się z cukrzycą e, drugiego typu, no to mamy faktycznie większe szanse? Czy to niekoniecznie tak jest? Pytam, bo wiesz, my lubimy, i czasami to jest faktycznie prawda, ale my bardzo często lubimy trochę zrzucać tą odpowiedzialność na te aspekty genetyczne, więc zastanawiam się, na ile tu genetyka rzeczywiście ma znaczenie. Tak, genetyka jest, ma wpływ na to, jeżeli babcia miała cukrzycę, ciocia miała cukrzycę, tam y, rodzice mieli cukrzycę, to jest y, szansa, że y, no, u nas też ta cukrzyca może wystąpić. Ale to dziedziczenie jest wielogenowe okay. i na to możemy wpłynąć. Tam są czyn czynniki środowiskowe, możemy wpływać czynnikami środowiskowymi, modyfikowalnymi, czyli hmm. właśnie tą dietą i aktywnością fizyczną. A co więcej, to jest też często sposób żywienia, spos sposób jedzenia w danej rodzinie i to też bardziej wpływa. Tak? Nie możemy zmieniać tych, często tych nawyków żywieniowych tylko od jednej jednostki. Tak? To często wymaga wprowadzenia, żeby cała rodzina Trochę zmodyfikowała, jeżeli właśnie u, nie wiem, prababci, babci była cukrzyca, to cała rodzina powinna trochę bardziej e, myśleć o tym, że jest to trochę tam obciążenie metaboliczne, ale można na to wpłynąć. To nie możemy sobie tłumaczyć, że już babcia miała, to ja też będę miała, i teraz już będzie, będę siedzieć i czekać, aż ta cukrzyca się rozwinie. Hmm. Wspomniałaś tutaj o takim no, dużym komponencie, czy, czy wa ważnym komponencie tego wszystkiego, jakim, jaką jest otyłość, czy choroba otyłości, jak już powinniśmy pewnie teraz w dzisiejszych czasach mówić. Jakie inne symptomy, objawy powinny w ogóle nas zacząć? Czy w ogóle powinny nas zmotywować do tego, żeby jednak te badania przeprowadzić, o których wspomniałaś? Tak, no koniecznie to jest cały szereg chorób, które współwystępują z nadmierną masą ciała i które występują z cukrzycą. I taki pacjent, który do mnie przychodzi, młody, i mi mówi, że ma cukier taki i taki, czy ja mogę się tutaj wypowiedzieć. To, to, to nie jest tylko tak, że ja patrzę na, tylko na tą wartość tej glikemii. Tak? Musimy mieć taki całościowy właśnie ogląd pacjenta, łącznie z tym wywiadem rodzinnym, ale także musimy wiedzieć, jakie ma ten pacjent obciążenia kardiologiczne, ja, czy ma nadciśnienie tętnicze, czy ma podwyższone wartości lipidów we krwi, czy choruje może na dnem moczanową, czy na przykład występuje u niego stłuszczenie wątroby. Mm. I to są bardzo ważne badania, które musimy przeprowadzić, żeby tak całościowo y, ocenić pacjenta i y, no, zadecydować na jaki sposób y, terapii Nazwijmy to w tym stanie, znaczy w tym stanie przedcukrzycowym, on powinien być skierowany, bo to nie wszyscy od razu dajemy tabletki, leki, mimo że mamy teraz dobre, tak i, i, i fajne, które dobrze działają, ale niektó dla niektórych pacjentów wystarczy trochę modyfikacji stylu życia. I, i to wystarcza, żeby jakby oddalić ten proces rozwoju cukrzycy. A z takich podstawowych. Y objawów, na które możemy my zwrócić uwagę, bo yy, my lubimy jako ludzie bardzo doktora Google'a. Tak. I yy, yy, w ogóle i lubimy się samodiagnozować i yy, być może to jest nie wiem, związane z jakimś takim yy, no, nie, nie wiem z czym, ale, ale lubimy. W każdym razie wiesz, jak wpiszesz w Google, nie wiem, cukrzyca typu drugiego, czy in, oporność, to ci... Yy, Wyskoczy x objawów, które możesz tak naprawdę podciągnąć pod wszystko, bo tam tak. będzie zmęczenie, będzie tak. spałość Os po posiłku. Tak. E, takie rzeczy, które mogą towarzyszyć też pewnie wielu innym chorobom. Albo czasem nawet w fizjologii, bo często po posiłku, faktycznie po tym, jak jest, zwiększa się w, tutaj krążenie w układzie trzewnym, no to wtedy też troszeczkę możemy być, wiadomo, ja nie mówię o takiej jakiejś tam że mega ospałości, od tak, tak. że odcięcie i ktoś pada i, i zasypia, ale no, jeżeli zjemy taki posiłek bogato węglowodanowy, bogato tłuszczowy, takie comfy food. Czyli taka dobra pizza. <noise> tak, to wtedy no, każdy się tak trochę czuje ospały i, i, i to jest jakby fizjologiczne. Ale y, y, pacjenci y, czasami właśnie zgłaszają takie objawy, bo te typowe objawy cukrzycy, które to, to jest polidypsja, czyli wzmożone pragnienie, poliuria, czyli wzmożone oddawanie moczu okay. i utrata masy ciała występują głównie u pacjentów właśnie tych, u których ta cukrzyca rozwija się nagle, czyli u pacjentów z cukrzycą typu pierwszego. Mm -hmm. Te objawy mogą wystąpić w cukrzycy typu drugiego, ale Wtedy, kiedy pacjent bardzo długo już z tą cukrzycą chodził okay. i y, zaniedbywał, nie, wiedział, że ma podwyższony cukier, no bo przez wiele lat, powiedzmy sobie szczerze, tak było, że a, trochę mam podwyższony cukier, nic to się nie dzieje, no bo tak wcześniej nie było jeszcze jasnych wytycznych, co robić w tym stanie przed cukrzycowym. No wiadomo, jak pacjentka przychodzi, ma pani. Schudnąć, ma pani się więcej ruszać. Ci pacjenci to wiedzą, tak? tylko czasem trzeba im wskazać drogi, jak to zrobić, tak? żeby to było e, dla nich w taki możliwy i przystępny sposób, bo, e, bo no, takie wytyczne, m, tylko mniej, mniej się ruszać, no to mniej, e, mniej, mniej jeść, jeść, więcej a więcej się ruszać, się ruszać tak? to po prostu no, no nie dają nic temu pacjentowi. Mm. No właśnie, a e, tak, bo to e, wzmożone pragnienie i często oddawanie moczu, to, to się pojawia często, a e, jeszcze... Na tak, sekund... są jeszcze takie rzadsze objawy, typu na przykład jakieś częstsze infekcje dróg tak, moczowych, gorsze, gorsze, e, gorsze gojenie się ran. E, to są też takie objawy, które mogą nam dać właśnie tutaj e, e, symptomy, że może trzeba tą glukozę zbadać. W ogóle, w ogóle glukoza powinna być badana w takich Regularnie. badaniach przesiewowych, Dokładnie w zdrowej populacji, a w populacji obciążonej z czynnikami ryzyka. Czyli większość z nas można, tak, można by powiedzieć, że jest obciążonych takimi czynnikami ryzyka, bo to już do tych czynników ryzyka należy już mniejsze ruszanie się, tak, mniejsza aktywność fizyczna, czy właśnie podwyższone cholesterole, czy nadciśnienie tętnicze, czy występowanie wcześniej cukrzycy w ciąży u kobiet. Mm. To są takie czynniki, które no wiele, wiele osób ma, i u tych osób powinno się powinny te osoby mieć. меч в Z tyłu głowy, że jednak co jakiś czas, co tam te dwa-3 lata e, trzeba glukozę skontrolować, a jeżeli wy... no, taką zwykłą glukozę naczczą, to jest Pewnie. zwykłe proste badanie, a jeżeli faktycznie wychodzi e, jakiś tam właśnie ten stan przedcukrzycowy, no to jest wskazanie do okresowego, ale też nie do nadużywania robienia tego testu OGTT, czyli tego obciążenia 75 gramami glukozy. A czy może się tak zdarzyć, i domyślam się, że odpowiedź będzie tak, ale czy może się tak zdarzyć, że jednorazowo? Faktycznie Praktycznie takie badanie glukozy wyjdzie nam nieprawidłowo, i nie będzie to zupełnie, będzie to na przykład oznakiem tego, że po prostu miałyśmy tragiczną noc i się nie wyspałyśmy, i dlatego na przykład. Generalnie nie powinno tak być, okay. ale oczywiście leczymy pacjenta, a nie wyniki. Mm -hmm. Więc jeżeli to jest szczupła osoba aktywna fizycznie i ta, ta glukoza była raz, tak. I to, to wiadomo, że kontrolujemy tam normalnie tak jak u osób zdrowych, ale nie, mo, może być jakiś tam nawet błąd laboratoryjny, albo może być tak, że na przykład czasami u kobiet przyjmujących hormony tarczycy, jest ten, ta glukoza pobrana po pobraniu tabletki, to, to też, też może wtedy być może wpływ. być mieć wpływ, lub no właśnie po jakimś takim bardzo ekstremalnym wysiłku fizycznym. Mhm. Więc wtedy. Jest bardziej tendencja do hipoglikemii, ale no wiadomo, może być później taka, taka, powiedzmy, z odbicia trochę wyższy poziom glikemii. Okay. Chciałam tak to po prostu dać trochę nadziei tym, którzy może się po pierwszym wyniku przestraszyli, że to już jest e, cukrzyca. Nie, ale trzeba zwrócić na to uwagę. Jasne. Trzeba zwrócić I wtedy uwagę. Z tego, co zrozumiałam, dobrze by było zrobić to. Ten test. Tak, jeżeli ta glikemia jest powyżej 100, a jeszcze nie 126, tak jak spełnia kryteria rozpoznania cukrzycy, to trzeba zrobić ten test. Bo istnieją też jeszcze różne inne, takie bardzo dziwne, bardzo rzadko występujące typy cukrzycy, genetycznie uwarunkowane, które się w różny sposób tam inny leczy. I wtedy właśnie też no, no czasami się też zdarzają właśnie takie przypadki, więc, więc to warto też warto diagnozować. Ja, cukrzyca jest taką chorobą. Ja często tłumaczę pacjentom, bo są tacy grupa pacjentów, którzy się nie za bardzo tutaj denerwują tymi swoimi wynikami i tam jakoś mm -hmm. będzie. Ale są te, jest też grupa pacjentów, którzy się bardzo denerwują i przykładają e, do, e, do tej cukrzycy dużą uwagę. I ja też e, tym pacjentom tłumaczę, że właśnie jak to jest taka choroba którą fajnie się leczy, jak pacjent współpracuje. Jak pacjent współpracuje, to naprawdę jesteśmy w stanie bardzo dużo osiągnąć. E, jesteśmy w stanie leczyć się na poziomie takim, żeby te glikemie były takie, jak u osób prawie, jak u osób zdrowych. Więc e, i wtedy no nie mamy tego przewlekłego wpływu hiperglikemii na naczynia, na nerwy i nie dochodzi do żadnych powikłań cukrzycy. A jeżeli e, pozwalamy sobie na to, że ten cukier jest ciągle podwyższony, no to wtedy nieuchronnie tego, tego nie czuć, tak? bo pacjenci tego nie czują. No bo nikt nie powie, że umarła na cukrzycę. Każdy mhm. powie, że umarła na zawał, udar, różne ciężkie powikłania, a to właśnie cukrzyca jest tym cichym zabójcą, który doprowadza do tych powikłań. I dlatego tak ważna jest kontrola i to kontrola na wczesnym etapie, żeby nie doprowadzić już do, u tych pacjentów do tych powikłań, bo jeżeli zaczynamy intensywnie leczyć pacjentów już starszych, którzy mają przez wiele lat, ta, ta wysoka glikemia wpływała na te nasze e, śródbłonki i na te nasze naczynia i nerwy, to u nich czasem nawet możemy doprowadzić do nasilenia tych powikłań, bo te, te komórki już jakby były przyzwyczajone do tego, Wyższego poziomu glikemii. Hmm. I to nasila niestety powikłania. Więc yy, ważne jest, żeby tą chorobę rozpoznawać wcześniej i wcześniej leczyć, żeby nie doprowadzić do tych powikłań. No właśnie, bo konsekwencje cukrzycy mogą być bardzo poważne. Bo mam wrażenie, że yy, my często widzimy yy, cukrzycę w takich kategoriach, yy, no, szczególnie kobiety, tego, co nam najbardziej w danym momencie przeszkadza, czyli właśnie. Otyłość, chociaż najczęściej to jest zupełnie na odwrót, że cukrzyca jest, z tego co rozumiem, że cukrzyca jest konsekwencją otyłości, tak. a nie otyłość konsekwencją tak. cukrzycy. Ale no nie widzimy tego, że za cukrzycą idzie szereg właśnie bardzo poważnych powikłań i chorób. To bardzo... jakie, jakie to mogą? Ja wiem, że nie wymienimy tutaj wszystkich, tak. bo lista jest ogromna. ogromna. Tak, ale są takie te główne powikłania cukrzycy, typu właśnie choroby układu sercowo-naczyniowego. Poza tym no właśnie nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, czyli, czyli wszystko kopięte zawał mięśnia sercowego, ale także powikłaniami, powikłania cukrzyca dotyka niestety jest chorobą też oczu, ponieważ dochodzi do uszkodzenia. Dna oka, dlatego tak ważne jest, żeby pacjenci z cukrzycą kontrolowali, robili badanie dna oka po rozszerzonej źrenicy, żeby, żeby sprawdzić, bo to jest takie właśnie ciche powikłanie, które pacjenci tego nie czują. Mówią: O, ja widzę bardzo dobrze, ale to właśnie no, nie o to chodzi. To chodzi o to, że mogą widzieć bardzo dobrze do pewnego czasu, a później się te zmiany w siatkówce, czyli w tej części wewnętrznej oka, się pojawiają i tego nie. No, jakby już później jest trudno to leczyć. Poza tym dochod... cukrzyca jest jedną z głównych przyczyn niewydolności nerek, mm. więc wiadomo, że ta choroba później też na niewydolność nerek postępuje i już też trudniej jest zapanować nad, na, nad tym, żeby, ona, żeby nie było tej progresji. Cukrzyca doprowadza do poważnych powikłań neuropatycznych. Neuropatia, czyli takie uczucie ciężkości, drętwienia, pieczenia stóp. Pacjenci w wyniku uszkodzenia, Nerwów obwodowych. I pacjenci często zgłaszają się z takim niesamowitym bólem, wręcz taką neuropatią bólową, i wtedy też już jest bardzo trudno to odwrócić. odwrócić tak? Mamy leki, mamy takie środki, które trochę poprawiają funkcjonowanie tych nerwów obwodowych, ale no głównym, głównym sposobem leczenia tych powikłań jest leczenie cukrzycy, hmm. czyli. Fajnie by było, żeby można było właśnie na tym wczesnym etapie dobrze leczyć. A co z tymi chorobami, takimi kobiecymi, które, je, które ostatnio się próbuje gdzieś tam, szczególnie właśnie w przestrzeni internetowej, wiązać z insulinoopornością, czy no, no insulinopornością bardziej, czy cukrzycą typu PCOS, czy to są policystyczne jajnika, jajniki. Ja też słyszałam i rzucam po prostu wiesz takimi rzeczami, mm -hmm. które słyszałam, że na przykład głuski w piersiach też mogą być gdzieś powiązane z jakimiś takimi problemami związanymi z glukozą. Czy to jest jakkolwiek związane, czy nie ma na to żadnych Tak, badań? oczywiście. No, ba badania naukowe są, ewidentnie wskazują na związek właśnie PCOS z insulinoopornością i z zaburzeniami właśnie gospodarki węglowodanowej. Jeżeli chodzi o taki profil, Właśnie metaboliczny pacjentek, to niestety właśnie największym ryzykiem także właśnie różnych nowotworów jest i cukrzyca, i otyłość. Cukrzyca to jest taki przewlekły stan zapalny, toczący się w naszych naczyniach, okay. czyli tam wydzielane są w bąku czy w różnych tam naczyniach, wydzielane są różne czynniki zapalne, a te czynniki. To są czynniki pronowotworowe. Poza tym ten nadmiar tkanki tłuszczowej i otyłość są związane z występowaniem wielu nowotworów z nowotworami czaszonu macicy, z nowotworami piersi, z nowotworami jelita grubego. Czyli cały ten profil metaboliczny i ten mikrostan zapalny występujący w cukrzycy wiąże się z większym ryzykiem właśnie tych, tych schorzeń. Okej, okay. czyli jest, jest gdzieś tam w tym. E, prawda? E, a e, taka rzecz, która mnie bardzo ciekawi, e, bo znowu to są rzeczy, które słyszałam, a nie wiem, na ile one są e, poparte jakimikolwiek badaniami, dlatego że w niektórych publikacjach, książkach, mm, chorobę taką jak Alzheimer nazywa się już nawet cukrzycą typu trzeciego. Czy tak. to jest znowu, czy to jest coś, co może być powiązane? Tak, też okay. są badania naukowe potwierdzające związek i otyłości, i cukrzycy z występowaniem właśnie tych chorób degeneracyjnych. Okay. Czyli takich tak. bardzo już trudnych i poważnych. Dokładnie, to są, no to są właśnie też to, to jest to całe podłoże to metaboliczno-zapalne. Okay. Dwie takie grupy, yy, które są, yy, hmm, jak to powiedzieć? Takim dużym zaskoczeniem, a może nie, no to są, tak, po pierwsze dzieci, czy statystyki pokazują, że my coraz szybciej zaczynamy chorować na cukrzycę drugiego typu? Tak, tak, niestety tak i to jest zastraszająca ilość. U dzieci najbardziej to widać. Jest coraz większa plaga właśnie i otyłości i cukrzycy typu drugiego u dzieci, ale także u młodych dorosłych. Ja akurat zajmuję się dorosłymi, mhm. więc może tutaj bardziej się wypowiem. Yes. U młody... Tak jak kiedyś cukrzycę rozpoznawaliśmy typu drugiego, rozpoznawaliśmy w wieku, nawet te kilkanaście lat temu, jak ja zaczynałam pracę, to mało było takich młodych osób, tak z, z nowo rozpoznaną cukrzycą typu drugiego w wieku, nie wiem, dwudziestu kilku. 30 lat. lat. A teraz jest to bardzo powszechny, jest bardzo dużo takich pacjentów i już to nikogo nie dziwi, że 20-latek czy 30-latek ma cukrzycę typu drugiego. Wcześniej na takiego pacjenta patrzyliśmy jeszcze pod kątem, czy on czasem nie ma takiego, no trochę występuje u niego otyłość, ale czy nie ma tła autoimmunologicznego. A teraz jest, już wiemy, że no ze względu na ten jego profil metaboliczny, no często właśnie już jest taka Taka, taka pełnoobrazowa cukrzyca typu drugiego, bo kiedyś w ogóle się mówiło, że cukrzyca typu 2 to jest taka cukrzyca osób starszych. Starczych, tak, tak. No A teraz ja mam takie skojarzenie, jeszcze wiesz. No jest generalnie większość osób starszych, ale coraz więcej jest tych, tych młodych. No jest to tak samo związane właśnie z tym występowaniem, z tym, co spożywamy, z występowaniem otyłości, z, popu, z popularnością produktów takich wysoko przetworzonych, z dużą ilością słodkich napojów spożywanych przez dzieci. i i no to niestety później do, ma pewne swoje konsekwencje. No właśnie, bo te statystyki rosną, rozumiem. W sensie, gdybyśmy, nie wiem, spojrzeli na ilość zachorowań na cukrzycę, nie wiem, 20 lat temu, tak. czy nawet pewnie 10 lat temu no to, to jest raczej tendencja wzrostowa. wzrostowa. I nawet mamy takie statystyki prognozujące, że w 2045 roku będzie nadal to wszystko, ta, ta, ta krzywa będzie rosła. No i tutaj trochę wspomniałeś, że jest to wynikiem przetworzonego, między innymi przetworzonej żywności. Pewnie można by to ogólnie ująć style, stylem życia, no bo właśnie, Dlaczego tak jest? Czy to jest trochę o tym, że jak ja byłam mała, to wiesz, jednak całe popołudnie się spędzało na dworze biegając. No niestety tak, okay. no niestety tak, niestety tak, ponieważ no, zmienił się ten nasz styl życia. Dzieci są wożone do szkoły, dzieci przyjeżdżają ze szkoły przywożone przez rodziców, opiekunów, później spędzają czas w domu przed ekranami. No, zmieniły się też znaczy, do, powszechność tych przekąsek. Słodyczy, które są w domu, tak, tych słodkich szafek, dostępność duża, to niestety no, no, po, po powoduje, że zresztą też wiele takich właśnie, nie wiem, imprez okolicznościowych jest też kojarzone, tylko i wyłącznie z, ze zjedzeniem czegoś słodkiego. No, na szczęście też jeszcze są jakieś place zabaw i dla tych dzieci, <laughs> i, i też jakaś tam jest aktywność fizyczna, ale nikt nie organizuje z powodu urodzin wycieczki rowerowej. 嗯。Mm hmm. Tak, to są dlatego takie, to są takie rzeczy, które się trochę no, zmieniły niestety od, przez te ostatnie kilkanaście lat. I, i no, jak możemy temu zapobiec? No, no, propagować wśród chociaż swoich dzieci, wśród ich przyjaciół, znajomych jednak takie formy bardziej jednak ruchowe. Aktywne. Aktywne. No tak, bo ja jako mama dwuletniej córki gdzieś tam chodząc po sklepach to obserwuję, no bo marketing marketingiem, wiadomo, że producent będzie chciał sprzedać to, co produkuje za wszelką cenę, więc to jakby jedno, ale jest, o, mam, mam takie poczucie, że ile wiemy, że batonik z czekoladą jest niezdrowy i zawiera dużo cukru, o tyle też jest dużo takich produktów, gdzie tak. ten cukier, cukier jest pięknie ukryty, tak, z dopiskiem tak. nawet bez dodatku cukru. I Takie. można ciężko się w tym odnaleźć. Moim, tak, moim zdaniem jest bardzo duża taka desinformacja jednak. Ludzie coraz bardziej szukają, coraz bardziej są ciekawi tego. Co jedzą, jakie mają składy te, te produkty, ale jest jeszcze dużo właśnie no, takiego mylnego marketingu. No i e, moim zdaniem, mała jest też niestety edukacja tych pacjentów, zdrowotna. E, znaczy, oczywiście są pacjenci super wyedukowani i wiedzą, yes, znają dobrze składy, patrzą na to, co jedzą. E, ale, e, ale jest też dużo osób, które po prostu właśnie nie wie i wy, myślę, że takim sposobem też by było bardzo fajnie, gdyby no, była ta edukacja. Edukacja w szkołach, gdyby była e, jednak ta edukacja różne te programy zdrowotne. Choć teraz kojarzę, że zaraz u mnie w, u dzieci w szkole pojawiają są? się. Okay. Tak, są, były takie programy, warzywa i owoce w szkole, więc były takie. A te... A dalej te, ale dalej są pewnie też te sklepiki z tymi wszystkimi? Tak, tak, tak. No, ale za naszych czasów też były też sklepiki. Były. Tylko więcej się może biegało na przerwie. No, no chyba tak, więcej było tej, tej aktywności. No, no Mi się wydaje, że też ta, 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 ta aktywność fizyczna. Ta aktywność fizyczna też by była jednak w... No Powszechność jednak tych ekranów jest, jest bardzo duża, nie? więc, więc no, jeżeli będziemy na to patrzeć, jeżeli będziemy zwracać na to uwagę, no to wtedy te, może to zjawisko się zahamuje, ale no, na razie te statystyki niestety wzrastają na niekorzyść. A dlaczego? Yy, znaczy, okej, okay, wiem, że to jest w ogóle wyjątkowy czas w sensie ciąża dla kobiety, i wtedy więcej yy, wiem, jak to wygląda, no bo nie tak dawno byłam. I tak się generalnie się przechodzi więcej badań, tak czy inaczej. Ale to badanie obciążenia glukozą, ono jest w ciąży, chyba z tego co pamiętam, to jest obowiązkowe badanie tak, na pewnym tak, etapie. Tak. I zastanawiam się, dlaczego kobiety w ciąży są dużo bardziej predysponowane. Czy to, w sensie, czy to jest tak, że ta cukrzyca, ona już zapewne była wcześniej i po prostu się ujawnia mhm. w ciąży? Czy to jest wynik dopiero właśnie bycia w ciąży? To znaczy, generalnie. jaka jest szansa, że ta cukrzyca, o, z nami zostanie? Zostanie, jest tak. Na szczęście ta szansa jest bardzo mała, okay. e, ale. U niektórych pacjentek mówi się, że nawet do 10-15% tych cukrzyc ciążowych to jest cukrzyca wcześniej nie rozpoznana. Ale to jest naprawdę mała, mały odsetek mhm. i większość tych cukrzyc rozwija się w ciąży, ponieważ cukrzyca jest znaczy ciąża jest takim stanem pro Diabetogennym, okay. to znaczy wydzielane są hormony łożyskowe, zmienia się, zwiększa się ilość wydzielania hormonów tutaj kobiecych i przez to te hormony wpływają, one po prostu sprawiają, że zmniejsza i wrażliwość na insulinę i, i po prostu, jakby on, te hormony też mocniej działają i insulina działa też słabiej. Mm -hmm. Dlatego mamy to zjawisko występowania cukrzycy. Ciążowej, tak? I to ona występuje. To jest cukrzyca, która występuje tylko w ciąży. I, i ją się pięknie leczy dietą. Sposobem tutaj, odżywiania. tak, sposobem odżywiania. Czasami te pacjentki też wymagają stosowania insuliny w ciąży, natomiast i ona właśnie powinna ustąpić. Wraz z zakończeniem ciąży ta cukrzyca ustępuje, ale musimy pamiętać u tych pacjentek o dalszej profilaktyce, ponieważ jeżeli u nich wystąpiła ta cukrzyca ciążowa, to one są narażone po wielu latach, mają zwiększone ryzyko rozwoju cukrzycy typu drugiego. Mhm. Czyli te kobiety nie dosyć, że właśnie powinny po zakończeniu ciąży wykonać po 6 tam do 12 tygodniach test obciążenia glukozy, taki kontrolny, to jeszcze później już od razu jakby znalazły się w tej grupie ryzyka rozwoju cukrzycy typu drugiego i co pewien czas powinny kontrolować tą Glukozę, naczto z osocza krwi tak kontrolnie. A czy jest jakaś statystyka dotycząca tego, czy któraś z płci jest bardziej predysponowana, czy to jest tak, że mężczyźni się po prostu rzadziej badają i rzadziej się u nich wykrywa? Cukrzycę? Podobna jest częstotliwość <gry> okay. występowania, podobna. Okej. Okay. Ale mężczyźni też, mężczyźni trochę inaczej podchodzą, czasem mężczyźni pochodzą, podchodzą nawet bardziej zadaniowo, bo kobiety chcą tam zmienić swój styl życia, chcą tam ciągle jakieś zmiany, ciągle są na diecie, a ja muszę się przyznać, że mam kilku takich pacjentów, którzy zawzięli się. Są konsekwentni. Są bardzo konsekwentni, bardzo ładnie się kontrolują, bardzo mi się dobrze z nimi współpracuje, bo i zredukowali masę ciała i pilnują tych cukrów i i utrzymali tą zredukowaną masę ciała, bo to jest chyba też najważniejsze. To zakładając, że faktycznie została u nas, czym albo mamy stan przedcukrzycowy, bo fajnie by było już działać wtedy, albo już mamy zdiagnozowaną cukrzycę, cukrzycę to poza lekami, co my możemy faktycznie zrobić, no żeby gdzieś tą glikemię wyrównać, unormować. unormować, no to zależy, czy mamy stan przedcukrzycowy, czy już mamy okay. cukrzycę. Bo jeżeli mamy tą cukrzycę, to to już wymaga leczenia. Czyli tutaj już musi być tak, farmakologia? Musi być farmakologia, ponieważ y, też trafiają się tacy pacjenci, y, y, którzy no, bardzo zmienili styl życia i zredukowali y, masę ciała i z, y, y, tam prowadzili właśnie taką, tak, takie zmiany behawioralne bardziej, y, ale y, ta kontrola tej glikemii musi być. Tak, okresowa, ponieważ jeżeli pacjent nie kontroluje, to nie wie i czasem przeoczy, mhm. że gdzieś y, te cukry są wysokie. Więc y, u pacjentów z rozpoznaną cukrzycą leczymy. Leczymy, leczymy farmakologicznie. Mamy naprawdę super dobre, nowe leki. W ogóle w diabetologii się w, na przestrzeni ostatnich, od 2008 roku, zrobiła się rewolucja w stosunku do, y, do leków wcześniej stosowanych. Mamy tyle nowych leków. W tym Ozempik. Słynny, ja, ty nie możesz mówić o nazwach, ja mogę. Ale chciałabym tylko zapytać w kontekście tego słynnego leku, bo ja mam takie poczucie i takie wrażenie, że już pomijając, że oczywiście teraz ten lek jest stosowany nie tylko u osób, które chorują na cukrzycę, ale również w celach odchudzania, ale chciałam tylko się upewnić, nie jest tak, że to jest jedyny lek, który jest dostępny nie, na Nie, to rynku. nie jest jedyny okay. lek i ten lek nie jest zarejestrowany w samej otyłości okay. na razie, ale... A są już takie leki? Będzie, okay. tak. Są leki rejestrowane czysto w leczeniu otyłości. Okay. I e, mamy bardzo dobre teraz nowe cząsteczki, które działają, to są e, e, nie tylko e, e, tutaj działające na receptor GLP-1, ale także GIP, tak? To są w jednej cząsteczce jest taki te, też lek. Te leki mają duży potencjał w sobie, ale musimy pamiętać, że to są dobre leki, ale to są leki. Mhm. I musimy je leczyć się nimi pod kontrolą. Tak? Mhm. Wszystkie te przypadki opisywane, że tam ten lek źle zadziałał, że był objawy uboczne, że ktoś tam trafił do szpitala. Tak, bo tego jest sporo. To jest z powodu tego, jak ci pacjenci często się leczą na własną rękę, nie, nie chodzą na kontrolę, nie. Yy, yy. Tam jest, są pewne powikłania związane z leczeniem tymi lekami, takie jak częstsze występowanie kamicy, kamicy żółciowej, ale to też jest efekt występowania redukcji masy ciała. Pewnie. Więc to wszystko musi być z głową i pod kontrolą. Tak? To musimy robić pewne badania kontrolne, musimy to sprawdzać. To jest leczenie, to jest jednostka chorobowa. Otyłość jest jednostką chorobową zarejestrowaną w kodzie ICD-10 jako E66. I to jest choroba. I to musimy pacjentowi uzmysłowić, że to nie jest tylko, że on sobie trochę chce schudnąć, bo są y, konkretne wskazania do zastosowania tego leku. Tak? Mamy wskazania, jeżeli BM spełnia kryteria BMI powyżej 30 lub BMI powyżej 27 plus dodatkowa y, choroba typu nadciśnienie, dyslipidemia namoczanowa, y, wtedy ci pacjenci mogą mieć włączony ten lek, bo takie są zasady leczenia tym lekiem. Natomiast pacjenci, którzy nie spełniają tych zasad, nie powinni mieć włączanego tego leku. No po prostu kierujemy się jakimiś zasadami. Pewnie, tak. I, dobrze, I dobre zastosowanie tych leków powoduje naprawdę zmiany życia wielu pacjentów. I Bo tutaj zawsze jest taki spór, czy, ten lek, czy te leki są na cukrzycę, czy są na otyłość. Są niektóre cząsteczki zarejestrowane do leczenia otyłości. Niektóre są zarejestrowane do otyłości i do cukrzycy. I musimy to mądrze dobierać, zgodnie z tymi zasadami, które, no, które mamy pokazane. Więc, i, i, a efekty są naprawdę zadziwiające. I no, no, mamy fajne leki do tego. Do no tak, tym bardziej, że powiedziałeś, że jednak te rzeczy też się często ze sobą łączą, w sensie otyłość i cukrzyca, że to jednak tak. są rzeczy, które są często współistniejące. I ja tak sobie myślę, że po prostu trochę szkoda, że przez te właśnie różne nagłówki zgady, zgady, tak. zrobił się taki bardzo zły PR w kontekście tych leków. Oczywiście, tak? oczywiście, bo to, to, to musi być, bo na cukrzycę też. Mm. Te leki bardzo dobrze działają, tak? To są bardzo przebadane, mamy no, do, dobre efekty, osiągamy cele terapeutyczne w leczeniu cukrzycy dzięki tym lekom u wielu pacjentów. Dlatego tam je też stosujemy, ale też musimy dać szansę tym pacjentom, którzy chorują tylko na otyłość. Hmm. No ale tak. to musi być zgodnie ze wszystkimi no, musi być to kontrolowane przez lekarza. No, leków nie podajemy sobie sami, tak? To nawet jak na za dużo podajemy sobie leków, które są bez recepty, tak? tak. E, typu nlpz -y, typu paracetamol, tak? To, są, to te leki też nam mogą spowodować e, e, różne problemy e, zdrowotne. zdrowotne. To tak samo nie możemy tak poważnych leków stosować sobie samemu. No okej, okay, ale teraz trochę e, tak e, sobie hi, 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 będę. No, te, hipotetyzować. Hipotetyzować. <noise> bo e, rozumiem, jest ktoś, kto ma już zdiagnozowaną cukrzycę czy otyłość, i jest wtedy włączany lek X, nieważne, w, pod kątem leczenia, no tutaj oczywiście lekarz decyduje, co będzie w tym przypadku najlepsze, ale to też nie jest tak, że ten pan czy pani mogą pójść teraz do domu, stosować ten lek, ale zjadać hamburgera na no, kolację dokładnie. i zjadać lody na śniadanie. Rozumiem, że mimo wszystko te rzeczy, znaczy zmiana stylu życia dalej byłoby fajnie jakby szła w parze z tymi lekami. To znaczy tak, te leki są super, bardzo dobre, ale niektóre cząsteczki, niektóre te leki niestety mają pewną koniec działania. I ja okay. mówię moim pacjentom, że jeżeli nie wprowadzą pewnych zmian typu właśnie trochę aktywności e, e, zmiana diety, to te leki w pewnym momencie trochę jakby przestają już działać. I e, i e, bo przychodzą, wiadomo no, różni pacjenci i e, ci, którzy myślą, że właśnie dostaną tylko tabletkę czy lek tak czy iniekcje i to wszystko będzie super, bo schudną i koniec. To się ten proces nie zakończy, to chodzi o w ogóle te leki mają nam pomóc zmienić sposób myślenia i sposób właśnie naszej relacji z jedzeniem, mhm. żeby to jedzenie trochę za nami tak nie chodziło, bo te osoby z otyłością często mają taki problem, że one po prostu cały czas o tym jedzeniu myślą i te leki pomagają im osiągnąć to uczucie sytości, że oni Przestają już tylko, że ich, ich życie przestaje się skupiać tylko na jedzeniu, przez to mają też więcej takiego napędu i więcej siły do tego, żeby właśnie być bardziej aktywnym, więcej być aktywnym zawodowo, być aktywnym też fizycznie. I tutaj te zmiany muszą być wprowadzane, inaczej nie osiągniemy, bo schudniemy, ale później w pewnym momencie też się pytają, kiedy odstawimy ten lek. Otyłość się z chorobą przewlekłą, którą się leczy długo całe życie praktycznie bo no jest mam powiem szczerze kilku takich pacjentów którzy właśnie zmienili styl życia i tylko już przychodzą co jakiś tam czas kontrolę. na kontrolę osiągnęli BMI poniżej tam 25 23 24 i wtedy mamy tylko taką okresową kontrolę. Ale jest yy, yy, dużo pacjentów, u których, powiedzmy sobie szczerze, nawet po utracie masy ciała, później ta masa będzie znowu przyrastać, jeżeli właśnie nie zmienią tego sposobu życia, tego, yy, tego stylu życia. Aktywność fizyczna. To teraz tak, żeby dać tutaj o, osobom, które nas yy, słuchają, trochę konkretów. Ja rozumiem, że to nie musi być tak, że za aktywnością fizyczną rozumiemy chodzenie codziennie na półtorej godziny na siłownię. My domyślam się, że to mogą być dużo mniejsze rzeczy, niż nam się wydaje. Dokładnie. I wydaje mi się, że te osoby, które nagle próbują zrobić nie wiadomo jaką rewolucję, rewolucję robią tą rewolucję na miesiąc, po czym no mówią, nie udało się. I wydaje mi się, że taka zmiana stylu życia, jak ktoś pracuje, ma dzieci, rodzinę, swoje obowiązki, swoje życie prywatne, no nie stanie się nagle sportowcem, triathlonistą. tak, triatlonistą, czy maratończykiem, tak? Od razu. I trzeba przede wszystkim, moim zdaniem, ten sport, tą aktywność polubić. Trzeba zacząć trochę, żeby ta, bo ta aktywność później wiemy fizjologicznie, że później wydzielają się endorfiny, wydzielają się hormony szczęścia. Ale musi się do tej aktywności ten organizm też nauczyć, przyzwyczaić i ją polubić. Mhm. I wtedy jest, myślę, droga do sukcesu. A jeżeli ktoś podaje, wytycza sobie cele z tą aktywnością fizyczną ponad swoje możliwości, bo jak jest to matka dwójki, trójki, jednego, dzieci, tak, która pracuje zawodowo, która musi utrzymać tam jeszcze rodzinę, na czym wkład ma w utrzymanie rodziny, to. To, to powiedzmy sobie szczerze, że no ona nie będzie mogła zrobić nie wiadomo jakich celów. Więc takie stopniowe osiąganie, zwiększanie tej aktywności fizycznej, myślę, że ma na, najlepszy efekt. No i, i takie, wybranie też takiej dyscypliny, która właśnie sprawia nam przyjemność. To nie musi być zamęczenie sobie, jak ktoś nie cierpi siłowni. I sobie zaplanuje trzy razy w tygodniu tą siłownię, no to będzie to od. tak robił, żeby no to po prostu szybko już zrobić i mieć to z głowy. A my powinniśmy trochę się cieszyć, wiedzieć, że ta aktywność fizyczna, to jest właśnie to chyba też przybudowanie w głowie, nam sprawia i, i powinna nam i sprawiać te przyjemności i dawać to zdrowie. Czyli robię coś dla sobie siebie. Tak jak idę do kosmetyczki, żeby zrobić sobie, nie wiem, przyjemność, maseczkę, masaż twarzy, to tak samo idę na. Fajną aktywność fizyczną, która mi sprawi przyjemność, która mi daje więcej zdrowia i przedłuży mi w konsekwencji życie, w, dobro, w dobrostanie, bo, bo ta aktywność no, przedłuża później te osoby, które są aktywne, lepiej się starzeją. Wiadomo, że też u kobiet w okresie około menopauzy zmniejsza się ilość tkanki, tkanki mięśniowej, więc też musimy. Jakoś tą tą, no tą, tą tą tkankę tłuszczową, tą tkankę mięśniową nad nią zapracować, utrzymać. Więc no musimy jakąś tą aktywność wprowadzić. Tak. Nie mówiąc już też o, o steoporozie, bo wbrew pozorom w trakcie treningu, my też pracujemy nad tym szkieletem. Oczywiście, e, tak, no to, to tak. Ko, ko, bo to, wydaje mi się, że te mięśnie to jeszcze o ile to jakoś tam wiemy, to czasami nam się wydaje, że, że ten tak. kościec to, 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 to tego nie dotyczy. Też kościec, no wiadomo, że mhm. kościec też i kościec też jest gorszy w cukrzycy, więc ja, no więc tym bardziej. tym bardziej. A dieta, bo my rozmawiałyśmy trochę o tym przed nagraniami, że my lubimy iść w skrajności, i to tak. też często prowadzi do tego. I, I ja myślę, że to jest pewnie bardzo duży odsetek, jakby tak statystycznie na to spojrzeć, że jak my decydujemy się, że zmieniamy swoje nawyki żywieniowe, to zmieniamy je drastycznie, czasami przechodząc na jakieś. Skrajne diety, które gdzieś tam usłyszeliśmy, że były dobre dla kogoś innego, bo to często jest taka tak. poczta pantoflowa, albo to co akurat diety jest na czasie, internetowe, albo która gwiazda akurat na czym tak. spadła. Więc tak. idziemy w te trendy. E, no, no bo to jest i, tak łatwiej, bo się myśli, że jak komuś pomogło, to nam pomoże. Tak, tylko, że często jest tak, że faktycznie my nawet chudniemy na tych dietach. No ale później Jasne. przychodzi znowu ten moment. Te wszystkie osoby, które do mnie trafiają do gabinetu i przychodzą, bo ja mm, też przyjmuję jeszcze w poradni metabolicznej, y, wszystkie te osoby y, y, siadają i, i mówią, że tak, tego stosowały, tego stosowały, to, 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 były tu, chodziły na siłownię, chodziły tu, były pod opieką dietetyka. No robiły i. robiły wszystko. Robiły wszystko, no ale nadal jest efekt taki sam. Albo nawet kiedyś skudły, no ale później znowu. Przytyły. przytyły. I, i w, w, w takiej sytuacji właśnie wymaga indywidualizacji tej terapii, tak? Trzeba się zastanowić, co dla danej osoby jest problemem, tak. bo jedna osoba podjada wieczorem i ma sposób taki właśnie taką otyłość emocjonalną. Inni natomiast, nie wiem, jedzą bardzo tłuste posiłki, tak? Czy większe te posiłki? I inni właśnie zajadają stresy. Więc to, to trzeba naprawdę zdiagnozować, jakby trochę. I. I wybrać dla tego pacjenta indywidualny, bo no co z tego, że pacjent ma tam dietę taką niedobraną. Znaczy myśl, myślę, że ważny jest też ten kontakt na przykład z dietetykiem, żeby ten dietetyk trochę kontrolował co pewien czas, żeby się z nim spotkać, żeby zobaczyć, czy w tej diecie coś nie pasuje, co można zmienić i ewentualnie właśnie wprowadził takie zmiany, no bo też jedni lubią to, drudzy lubią to, więc te, ta dieta powinna być spersonalizowana i nie powinno być też, że od dzisiaj to już tam nic nie jem, a, bo dieta zawsze trwa jakiś czas, prawda? A my mówimy o sposobie żywienia, że my musimy zmienić sposób żywienia. Czyli musimy e, e, tak e, każdemu z nas, zdrowym osobom niecierpiącym na cukrzycę, na otyłość, e, poja, e, u każdego z nas pojawiają się jakieś błędy dietetyczne, jest, lub jest. też pojawiają się takie sytuacje, w których nie ma e, możliwości zjedzenia czegoś. Zdrowego, prawda? No możemy wtedy nic nie zjeść tak? i być głodnym, ale no to, to nie jest rozwiązanie. Więc yy, i osoby z otyłością też często jeszcze cierpią na takie coś, że raz popełnią jakiś błąd dietetyczny i później już idzie lawina. Leci. Tak, no już sobie pozwoliłem, no to następne. A to nie, nie powinno być tak. Popełniłem jeden błąd dietetyczny, zjadłem coś takiego, co, co wiem, że jest dla mnie niewskazane, nie ale później od następnego ranka znowu staram się jeść czysto i zdrowo. Umówmy się i myślę, że mogę nawet ja tutaj nie jako specjalistka powiedzieć, że to nie jest kwestia jednego pączka, który się, którego się zje w tusty czwartek. No raczej to jest po prostu zbiór wszystkich takich decyzji, które podejmujemy codziennie i o ile ten jeden pączek, jak go zjemy raz w tygodniu, to nam krzywdy nie zrobi, o tyle jak będziemy jeść tylko pączki, to, to też o tym rozmawialiśmy, że to tak. jest bardziej kwestia tej ilości tak. i takiego, tak sobie myślę, jak mówisz o tych nawykach, czyli przykładowo zamiast soku pomarańczowego będę od dzisiaj piła wodę, tak? tego typu zmian. Tak, a poza tym, tak jak mówiłyśmy o tej takiej wybiórczości pokarmowej, że osoby, które właśnie cierpią często na otyłość, nie, dużo rzeczy nie lubią i jedzą pewno, pewną tam grupę produktów. Tak. A y, chodzi też o to, żeby nawet dzieciom pokazywać różne te produkty, y, żeby próbowali, tak? bo y, taka zdrowa dieta to jest dieta zróżnicowana mimo wszystko, żeby, żeby były różne produkty, żeby były różne Często są pacjentki, które mają otyłość, a mają niedobory pewnych mm. substancji pokarmowych. Tak? Mają niedobory żelaza, mogą mieć niedobory nawet kwasu foliowego. To, są, to, to, to jest dość powszechne. Tak? Że, więc Dlatego musimy starać się, żeby ta, ta dieta była bardzo zróżnicowana i dobrej jakości, bo domyślam się, że z tego wynika. Mm, trochę, z tego trochę wynikają też te niedobory, no bo jeżeli, jeżeli żywimy się przykładowo samą pizzą, no to faktycznie ciężko będzie nam z tej pizzy tak. e, uzupełnić te wszystkie wartości odżywcze, e, mm. chyba że to będzie jakaś super dobra włoska z Neapolu, z, <laughs> nie, nie. No, z, z tam super mąki i tak dalej. No ale generalnie tak. faktycznie jest tak, że i to, i, to, i to jest trudne, i o tym też rozmawiałyśmy, bo rzeczywiście. Ciężko jest w przypadkowym sklepie, do którego wejdziemy gdzieś tam na rogu, bo akurat jest po drodze, tak. znaleźć produkty, które faktycznie będą dobre. I to tyczy każdej grupy, mam wrażenie, tych produktów. Dokładnie. Trudno jest nawet kupić dobrej jakości chleb, prawda? Taki, do, w którym nie ma dodatkowych tam spulchniaczy, ulepszaczy. ulepszaczy. Ale coraz więcej jest takich tam lepszych piekarni. Coraz więcej. Możemy też, no musimy się starać wybierać właśnie, no, że wiadomo, że jogurt naturalny zawiera najwięcej tych i bakterii probiotycznych i najmniej cukru, mm. tak? A i dołożyć do tego możemy jakieś naturalne owoce, tak? sobie wkroić yy, i wtedy to, no, staramy się to jakby yy, 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 wybierać te produkty, ale yy. Chyba też ważna jest ta ilość, no bo dla każdego ta ilość jest trochę inna, bo inna będzie ta ilość dla mężczyzny metr 90, tak? a inna będzie dla młodej dziewczynki dość, znaczy metr 60, prawda? Pewnie. Więc dlatego musimy to, to indywidualizować, ale no trzeba zwracać uwagę, trzeba starać się właśnie no dobierać te produkty. tak, tak jak, Ale jest to, to trudne, bo no półki nas zasypują tymi niestety. Niezdrowymi produktami. Tych jest najwięcej, Który... najłatwiej dostępne i w najlepszym widocznym dla oka <gry> miejscu. Tak, ja słyszałam kiedyś, ale nie widziałam tego w Polsce, ale może w Stanach tak jest. Ja słyszałam, że nawet w Stanach jest tak, że te płatki śniadaniowe dla dzieci, to nie tyle nawet są na wysokości dziecka, ale jeszcze te postacie, które są na tych pudełkach, mają często skierowany wzrok w no. dół, no bo dzieci są niższe, więc żeby był taki efekt, że jak sobie myślałam, że to jest takie strasznie perfidne, już naprawdę, wiesz? Tak. Ale no rzeczywiście tutaj nie można się obrażać na. No w Stanach e... to żywienie jest tak, straszne. Ja po prostu byłam przerażona, bo moje dzieci chodziły do szkoły i moje dzieci wracały oburzone. Ja już, <słuch> jak to wygląda? Jak to wygląda, bo no, na śniadanie batonik. Tak. No i niby dobre szkoły wszystko, a tak. Mm. A jakie są takie mity, które by Ci przyszły do głowy, które gdzieś się pojawiają i są powtarzane, jeżeli przychodzą Ci do głowy? W kontekście właśnie cukrzycy? No, w kontekście cukrzycy największym niestety mitem jest odnośnie mit odnośnie pacjentów z cukrzycą typu pierwszego, którzy, którzy ma, mówi się, że mają cukrzycę ze względu na to, że jedli dużo cukru. A okay. oczywiście to nie ma najmniejszego znaczenia, bo ta choroba występuje przypadkowo. Może nikt w rodzinie nie chorować, nie, a mamy, na nie mamy na to wpływu i to jest bardzo krzywdzące dla tych osób. Na pewno. I no, jeżeli chodzi o inne mity, to na pewno ten mit odnośnie właśnie tej insulinooporności, co wynika z czego i rozdmuchiwanie tej, te, tego pojęcia. No, mitem jest też jeszcze, że pacjenci właśnie z cukrzycą nie mogą mieć nic słodkiego, żadnych węglowodanów, ponieważ węglowodany są niezbędne do życia. jak I i też do są różne. Są różne właśnie <laughs> i niezbędne do prawidłowego też funkcjonowania. Glukoza jest potrzebny niezbędnym substratem dla mózgu, więc musimy te węglowodany w jakiejś tam ilości dostarczać do prawidłowego funkcjonowania i pacjenci z cukrzycą typu 1 normalnie mogą. Jeść węglowodany złożone i węglowodany proste powinni ograniczać, ale wiadomo, że to są często młodzi ludzie, którzy no też mają żyć normalnie, mają żyć tak jak ich rówieśnicy, więc muszą sobie po prostu podać odpowiednią dawkę insuliny na, na, tą, na ten słody, czy na tego loda, czy, 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 czy na jakieś inne produkty, i no mogą czasami też ten produkt zjeść. A powiedz mi, bo. Tak bardzo mocno się kręciłyśmy tutaj wokół tej otyłości. Czy może się zdarzyć tak, że na cukrzycę będzie chorować ktoś, kto z takiego, wiesz, punktu widzenia wizualni, wizualnego tak. jest w idealnym BMI, szczupła osoba? Potencjalnie wydawałoby się, że to jest okaz zdrowia. Takie osoby zawsze podlegają pod lupę w moim gabinecie, ponieważ generalnie zazwyczaj, chociaż lekka nadwaga współistnieje zazwyczaj i jest wtedy większa akumulacja tego tłuszczu trzewnego, czyli tego wokół okay. organów, który jest jeszcze bardziej groźny. groźny i metabolicznie szkodliwy. Ale czasami no, zdarzają się osoby z prawidłowym BMI i z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej i wtedy to może nie, nie jest właśnie ten Drugi typ cukrzycy, tylko czasem mogą być jeszcze jakieś inne typy. Mogą być występować też cukrzyca, na przykład u osób, które mają choroby różne trzustki. Hmm. I wtedy też, jeżeli to jest taka osoba szczupła w wieku powyżej 50 roku życia, to y, sprawdzamy różne, robimy diagnostykę czasami obrazową, bo cukrzyca też może być objawem właśnie nowotworu, trzustki. Może to być w, przewlekło, w wyniku przewlekłego zapalenia trzustki przy różnych chorobach typu też alkoholizm, e, może być e, też w przebiegu cukrzyca w przebiegu mukowiscydozy lub może się też rozwinąć cukrzyca w przebiegu właśnie podawania różnych leków, na przykład sterydów w różnych innych chorobach okay. autoimmunologicznych. I też czasem cukrzyca typu pierwszego rozwija się przy współistnieniu właśnie innych chorób układu na przykład pokarmowego, czyli, czy choroby na przykład leśnioskiego, czy innych chorób właśnie autoimmunologicznych. No tak, one lubią występować. Występować razem. Chyba w triadach tak, tak. Na, najczęściej. Tak. Prawie na koniec, zupełnie niezwiązane, znaczy związane, ale tak nie do końca związane z tą rozmową, ale z racji tego, że moi tutaj słuchający przyzwyczaili się do tego, że u mnie jest dużo odcinków związanych z seksem, a ja widziałam u ciebie taką rolkę, która mnie też bardzo zaciekawiła, że Takim objawem, i że, z tego co ja zrozumiałam, że może to się łączyć, że na przykład cukrzyca też może powodować obniżone libido. Tak, tak. Okay. Y, tak y, I może powodować też zaburzenia potencjału mężczyzn, i to jest bardzo częsty objaw, bo to jest właśnie objaw neuropatii, mm. y, to, tutaj y, neuropatii autonomicznej. I, czyli to jest typowe powikłanie cukrzycy, że mężczyźni mają problemy z erekcją. z tak, erekcją z potencją. Natomiast u kobiet także, u kobiet także może być zmniejszone właśnie libido. Poza tym może być też suchość dolnych właśnie części ciała, czyli w tym także narządów Płóciowych. płciowych. I no i przede wszystkim właśnie taki, taka mniej, mniej, mniejsza libido. Na zakończenie moje ulubione pytanie, bo pytanie otwarte: czy jest coś w temacie cukrzycy, znaczy na pewno jest, ale czy jest coś takiego w temacie cukrzycy, czy tego, o czym rozmawiałyśmy dzisiaj? O co ja nie zapytałam, a co uważasz, że jeszcze byłoby warto dodać do tej rozmowy lub ją jakoś podsumować e, dla tych osób, które nas dzisiaj słuchają? Wydaje mi się, że jest jeszcze dużo do powiedzenia o cukrzycy, ale y, takie najważniejsze podsumowanie: wydaje mi się, że y, powinniśmy y, tą cukrzycę leczyć od samego początku, a nawet zapobiegać i do tego leczyć w zasadzie od tego stanu przedcukrzycowego. A powiedz mi z perspektywy tak, y, kogoś, kto się tym zajmuje, lekarza, y, y, jak często, tak bardzo pragmatyczne pytanie, jak często taki przeciętny człowiek jak ja powinien robić w ogóle takie badanie glukozy? Czy raz do co roku? Trzy na... lata. Co okay, trzy lata. Czyli nawet, okay. tak, co trzy lata. Mhm. Czyli to nawet nie trzeba mhm. raz do roku. Wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, żebyśmy właśnie wcześniej rozpoznawali te zaburzenia gospodarki węglowodanowej, wcześniej wprowadzali różne zmiany stylu życia i wprowadzali to stopniowo, a nie od razu próbować zmienić całe swoje życie. Tylko przyzwyczaić się, przemyśleć, mieć plan na to, jak to zrobić, a nie rzucać się od razu na głęboką wodę. Tak, myślę, że słowo plan to jest takie słowo klucz i coś to powiedziałaś przed rozmową. A nie... Ja myślę, że jest bardzo ważne i jednocześnie też może być bardzo trudne, i to też wiem od osób, które mnie obserwują, że te zmiany często fajnie by były, jakby dotyczyły właśnie całej rodziny, bo jednak ciężko będzie tak, tak. być tym takim Jedynym. outsiderem w domu. Tak, tak, bo to jest cały sposób myślenia w danej rodzinie: czy przyjemność sprawia pójście na rower? Czy przyjemność sprawia posiedzenie razem i zjedzenie całej opakowania czekoladek? Mm. Wiadomo, że te czekoladki też trzeba zjeść, ja nie mówię, ale żeby więcej było te, tego właśnie fajnego sposobu spędzania wolnego czasu, rodzinnego, ale właśnie na tych aktywnościach fizycznych. Tak, bo no i też na pewno łatwiej będzie się sięgnąć, po te. E, przysłowiowe czekoladki, jeżeli one regularnie będą w szafce, niż jak się po prostu je doraźnie gdzieś tam e, kupi i, i zje raz jak tak, na jakiś czas. Tak. Bo tak... ta dostępność jednak też jest... Mm -hmm. e, Problemem każdy czy... ma jakieś swoje, to tak jak wiadomo, jak alkoholikowi, tak? Podaj, on a, ogranicza mu się dostęp do jakby alkoholu, alkoholu. a osoby z, z cukrzycą no częstuje się często. Ach, jedna nie zaszkodzi i tak dalej. Faktycznie, no jeżeli to jest jedna to nie zaszkodzi tylko jeszcze pytamy się jak często pewnie że tak Bardzo dziękuję za tą rozmowę mam nadzieję że dla osób które nas dzisiaj słuchały to rozjaśniło kilka spraw, a ja tak sobie myślę teraz jeszcze po naszej rozmowie i po tym podsumowaniu, że w sumie te zmiany takie dotyczące stylu życia i prewencji to powinny tak naprawdę dotyczyć nas wszystkich, nawet nie tylko tych osób tak. z stanem przed Ja często mówię tym moim właśnie pacjentom, że i on nie może jeść pączka codziennie, <noise> tak, czy, czy dwa razy dziennie i ja też nie mogę, bo wszyscy musimy starać się odżywiać zdrowo. Tak? To nie jest tylko i wyłącznie dla osób, które już mają cukrzycę, tylko wszystkie to, wszyscy powinniśmy starać się jeść czysto i, no i też wprowadzać jakąś tą aktywność przy tym zmotoryzowanym i zekranizowanym świecie. I siedzącym. Siedzącym, dokładnie. Życia. Bardzo Dzięki ci dziękuję. Bardzo. Za Dzięki za fajną rozmowę.